Test. Dobra, późno. Dzisiaj będzie dosyć szybki odcinek, dokładnie dosyć szybki, bo nie mam zbyt dużo tematów specjalnie, tyle nie dodałem. Skupię się tylko, co teraz będzie możliwe dla Bitcoina, jak będą zachowywały się altcoiny, jak może zachowywać się rynek do około 15 grudnia i które coiny jeszcze nie poszły, a mają dosyć dużą nadzieję. Więc dzisiaj bez żadnych filtrów dla skamieniałych, kto jeszcze tutaj skamieniały się przeczy, to chociaż nie tylko słucha i niech patrzy, bo na razie wszelkiego typu te setupy, które tutaj były, dzisiaj po prostu nawet MV dzisiaj pięknie poleciało, więc zaczynamy. Witam wszystkich, ja nazywam się Maciek, to jest 3, 2, 1 Krypto. Zaczynamy. Wszystko, co powiem, wszystko wyłącznie moim zdaniem nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna, poniosł głos doradcy inwestycyjnego. Więc od razu mówię, że pojawiają się też tutaj tak zwane panel partnera i po prostu trzeba to zdzierżyć. Pamiętajcie, nie jest tutaj nic rekomendacją, za co powiedziałeś na panelu partnera. Tutaj od razu pokazuję Zen, no i właśnie, kurde, tutaj, o właśnie, Zen, jesteśmy tutaj, więc z mojego linku tutaj na dole, pod opisem, dostajecie 60 dni konta Platinum, które normalnie jest płatne, czyli tam są różnego typu bonusy. Zen jest tylko do opłat, ale do różnego typu, jest taki Revolut na dopingu, IBANy, różne rzeczy, płatności, bliki, wszystko tutaj są ze Zenem zrobione. Można chyba tam nawet na Binance też tutaj blikiem walić, o ile dobrze to pamiętam. Także różnego typu są tutaj płatnościowe rozwiązania. Nawet dla firm, jak ktoś potrzebuje płatności na swój kanał, albo powiedzmy zamiast na przykład Stripe'a, tak, to tutaj Zen też takie rzeczy robi. Drugim jest Prime XBT, czyli giełda, nie, właśnie nie wiem, coś mi się z Brave'em dzieje i po prostu tutaj się nie pojawia. Dobra, jestem tutaj. I Prime XBT, tutaj musiałem to się zalogować, nie wiem, coś ten mój Brave nie bardzo, który możecie tradować i Bitcoin, znaczy krypto, i metale oraz Forex. I tak jak mówię, są kontesty tutaj, które można się zapisywać i są wtedy za darmową kasę, możecie sobie poćwiczyć to wszystko, a następnie wygrać prawdziwą kasę. I mamy tutaj karton Przemka, znaczy... Karton Przemka. Przemek mieszka w kartonie w Krakowie i może do niego zachodzić, da jeszcze zniżki na hasło 321 krypto. Także kantor Przemka, a nie karton. I tutaj MaxData, która pokazuje, że właśnie możemy mieć jeszcze tutaj kawałek wzrostu. I od razu lecimy do Bitcoina, słuchajcie. Bitcoin bardzo ładnie tutaj w tej chwili pomywa z tymi tutaj oporami, zobaczcie tutaj. I kolejny poziom, jaki byśmy mieli, jest to 37 tysięcy, tutaj się zaczyna i tutaj jest pełno tutaj stop lossów. Więc co na przykład na Bitcoinie? Na Bitcoinie w tej chwili, jeżeli idziemy jeszcze tutaj do góry, to wydaje się, że tutaj właśnie ta trójka będzie przesunięta w to miejsce i dopiero później byłaby większa korekta, tylko że później być może tu, jak już dojdziemy, będzie takie finalne tutaj rodeo i już może nie być tej takiej czwórki, na którą czekamy, tylko po prostu będzie głębokie bardzo zejście. Dobra, czyli patrzę tak, że w takim dobrym stylu byśmy podbili, następnie byśmy tutaj zeszli około 37 tysięcy, dobra, i wtedy jeszcze polecieli powiedzmy na 42 i to byłby naprawdę majstersztyk. A w tej chwili, jeżeli byśmy tutaj zawrócili, zeszli do 31 tysięcy, gdzieś tutaj mniej więcej, w to miejsce, tam pokazywałem, tam są stop lossy, i zrobili tutaj powiedzmy, nie wiem, jakieś takie wyjście, trójkąt, coś takiego, i wtedy moglibyśmy wyjść na górę, to by było świetnie. Oczywiście trzeci scenariusz jest taki, że kończymy ten rajd nagle i po prostu lecimy tutaj do dołu bardzo dramatycznie. Ale co wtedy byłoby na przykład z altami? O to chodzi, że jak Bitcoin wyszedłby teraz na powiedzmy 37-38 tysięcy, to alty troszeczkę by tutaj stagnowały, ale później zaczęłyby iść, bo ludzie sprzedawaliby Bitcoina za alty, więc moglibyśmy mieć takie podniesienie na altach. Wydaje mi się, że do grudnia 15 będziemy mieć jeszcze właśnie ten nasz alt season, gdzie pójdą wszelkiego typu alty, które jeszcze nie poszły, dobra? Wydaje mi się, ponieważ wszystko zależy od tego, czy przebijemy tutaj, lub w tym tygodniu spadniemy na 31. To wszystko zależy od tego. Jak na 31 i nie będziemy spadać jeszcze niżej, dobra, to ładnie wtedy to wszystko wygląda.
Okay? Tak, to, tak bym to rozplanował. Czyli w tej chwili te alty, które poszły, okay, miałyby jeszcze takie rajdy, a te, które nie poszły, zaczęłyby iść, bo kapitał by w nie wchodził. Następnie wszelkie alty, wszystko miałoby swoją taką korektę, gdzie Bitcoin jakby załapał i szedł bokiem na fali czwartej, to znowu wszystko by szło do góry. I na koniec Bitcoin jeszcze wykonałby ostateczny ruch do góry, tak? A następnie alty też by tutaj nadgoniły i w połowie grudnia byłby to koniec. Więc podsumuję, w tej chwili jeszcze w przerwach rajdu Bitcoina, tutaj, czy będzie szedł do góry, czy będzie szedł do dołu, dobra? Alty mogłyby iść, tylko pamiętajcie, w przerwach. A następnie Bitcoin jakby wykonał finalny ruch i by się powoli staczał, alty zaczęłyby mieć swój finalny taki sezon i później byłaby duża korekta. Czyli mniej więcej tak, 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 a później duża korekta. I byśmy tą korektę mieli dzisiaj, wiem, ze 3 miesiące, coś takiego. Także skupmy się na monetach. MV dzisiaj poszło, więc już MV odpada. Radiant jeszcze nie poszedł. Ma trochę mocy, ale tu już nie widzę takiej... widzę, że troszeczkę jeszcze by z 2 dni musiał pójść bokiem. Guild Games to już poszło, do widzenia. DLSA to raczej chyba mało siły. HNT to niestety nie dało tutaj za bardzo. CKB to już dawało. Ale weźmy sobie, zobaczmy tutaj, o właśnie, BZZ. Tutaj bardzo moc urosła i mamy tą korektę. Uważajcie, być może jutro będzie to właśnie dla BZZ. To jest na Maxie, możecie to też zapodać sobie, dobra? Track w tej chwili robi tu konsolidację, zobaczcie, jest nabity. Dla mnie to w tej chwili jest tutaj właśnie ten moment, że to może być jego tutaj dzień, tak? True to jest kolejna moneta, na którą czekam i zaczyna tutaj jechać, czyli True i Track, dobra? I BZZ. Tu już z tych innych monet nie za bardzo widzę coś. Mir, który cały czas konsoliduje, zobaczcie, on cały czas konsoliduje ten Mir. To jest podobna moneta do KAS i do Tara. Podobna, w sensie Proof of Work i tutaj akurat to jest jeszcze Muslim tam, coś tam, Finance Life, coś tam. Także zaczyna się zbierać. Zaczynają zbierać się Turbo i inne takie tego typu monety. To też dobrze idzie. Nexa zaczęła się zbierać, zobaczcie, bardzo ładnie i to ciśnie. Dlatego myślę, że ten Mir może coś tutaj pokazać. Mir może coś tutaj pokazać. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Sezon AI. Być może dopiero się zaczyna. NMR, bardzo piękny poziom, zapiszcie sobie na kartce. Fetch AI, bardzo piękny poziom, 4, teraz konsolidacja. Wybicie możliwe na 5, czyli to, co mówiłem z Bitcoinem. Pach. Konsolidacja w górę, korekta, inne alty idą, ok? Ocean Protocol, patrzcie też na to, bardzo ładnie zbiera się, piękny retest i jakby tylko pokonał ten wolumen tutaj, to mamy ten duży cup and handle, no i słuchajcie, znowu do góry, więc mówię, wydaje mi się, że do 15, ciężko mi jest tutaj powiedzieć o reszcie altów, dzisiaj napierdzielam w tym telegramie non-stop, czy prywatnie z wami, czy tutaj po prostu pięknie. Jeszcze tylko z AI nigdzie nie poszła, fala, ok? To jest tam... z tych chińskich coinów, już nawet nie wiem co, po prostu widzę setup, ok, tu coś dawało kiedyś, uważajcie, nie przeszedł jeszcze przez ten retest, PHA, Phala znaczy, Mask jeszcze nie poszedł za bardzo, dopiero przebije ten poziom, też jest bardzo gruby i na tym bym na chwilkę tutaj zakończył, bardzo szybko zobaczymy sobie złoto, ma piękny retest, obserwujcie złoto, aż będzie miało bardzo spokojne zejście, a dywergencja zacznie się pojawiać. Mniej więcej tutaj na 1932 bym obserwował złoto. Nie poszło jeszcze srebro, ale srebro później pokażę, dobra? IS1 napierdziela do góry bardzo pięknie. W tej chwili tutaj przydałaby się mała korekta, ok? I mielibyśmy nasze wyjście. Na razie cały czas maszyny skupują. Stocks buyback też są tutaj. Cały czas giełdy, znaczy te firmy skupują swoje tutaj stocksy. Idziemy dalej. DXY. Na razie w takiej, musimy to skorygować, bo to tutaj jest korekcja tej fali. Ok, pyk. Ok, tutaj właściwie to widzę lepiej, że tu już ten kanał to możemy sobie darować. A, zrobilibyśmy coś takiego. Pyk, tylko tutaj musimy zmienić. Ok, i zrobi nam się taki tutaj, zobaczcie, taki tutaj wedge. Więc tracimy poziom, ten swing failure pattern. I jeżeli tak będzie, to DXY też zacznie tutaj spadać. To jest pierwszy ruch do tego, że być może obligacje tutaj, zobaczcie, nasze dwulatki zaczynają maleć. Niższy dołek. Na dniówce? Zobaczcie, niższy dołek. Na to czekamy. Fed bokiem, obligacje spadają. Pamiętacie, co wczoraj powiedział nasz Timmy Boy?
No właśnie, Timmy Boy mówi, obligacje będziemy tam iść, więc oni będą kupować obligacje. To jest pierwszy nasz sygnał. Fed bokiem, obligacje do dołu, giełda do góry, Fed ratuje giełdę, jest jakiś crash, nadleci UFO, coś tam spłonie, nie wiem. Dzisiaj jakaś fabryka tam gdzieś spłonęła petroleum, tak bodajże, coś takiego w Stanach. Coś znowu podpalili, nie mam pojęcia. Jak ktoś nie wie, że to są w ogóle podpałki, coś takiego, to nie wiem, to niech może włączy sobie jakiś tam, nie wiem, Folia TV albo coś takiego. Słuchajcie, USDPLN, piękne zawrócenie, książkowe zawrócenie. USDPLN, książkowe zawrócenie, energia jest, jest dywergencja, jest setup malejący, jest raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj piąteczka się zbliżamy na Golden Pocket. Nie wiem, cztery sygnały w jednym, nie wiem. To już oczywiście nie mogę wam mówić, że to i tamto. Mówię, nie wiem. Trzy sygnały, nie wiem. Na razie bardziej atrakcyjnie wygląda dolar do tego, dolar do PLN-u niż euro do PLN-u. Euro raczej będzie konsolidowało i wybije, bo polski złoty nie ma takiej siły, żeby się utrzymywał. Frank do PLN-u podobnie, uważajcie, tutaj Golden Pocket bardzo pięknie też obserwujemy to samo. Dywergencja jest, jeszcze nie ma, na małej osi może się tu znajdzie. I tu mamy bardzo ładny poziom, właśnie 4,6, który pasowałby tak do franka, jakbyśmy mogli sobie tutaj do PLN-u odbijać. Jeszcze funt do PLN-u. Funt bardzo też konsoliduje. Na razie jeszcze przydałoby się tutaj przynajmniej trochę zejście tego RSI, więc funt to by w tym range'u dokupało, tak nie wiem, 5,07, ale ja nie traduję funta, więc to tyle. Jeszcze korona do PLN-skiego złotego. Tutaj no taki double bottom za bardzo, amet... tutaj, no jest tutaj tylko troszeczkę niżej zeszliśmy, tutaj bym poczekał, ażby się tutaj pojawiła dywergencja na tej dniówce, także jeszcze troszeczkę, nie jest to wejście na siłę, nie ma sensu patrzeć, ok, jeżeli nie widać czegoś, po prostu nie traduję. Do widzenia. Dobra, to pokazałem, dzisiaj nie będę pokazywał danych z Polski, nie ma sensu, jest zbyt dużo rzeczy tutaj do pokazania. Tutaj jeszcze mamy zobaczcie. No nie wiem, co się dzieje z tym Chrome. Nie mam pojęcia. Znaczy z tym Brave'em. Nie wiem, coś tu się... Chyba będę musiał RAM-u dokupić, bo w ogóle mój RAM to jest na poziomie 80 tam paru procent cały czas. I... Sorry, nie pokażę wam niczego. Nie pokażę tutaj. No sorry, miałem tutaj pokazać parę rzeczy, ale nie da rady. Dobra. Co teraz? Wiadomość tutaj. Dobra, idziemy tutaj. Słuchajcie, bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, a mianowicie WeWork będzie... mógł zaatakować ładnie w Londynie. O co chodzi, że WeWork ogłosił bankructwo i bliskie ogłoszenia bankructwa, nie wiem, do końca aż tak nie czytałem tak bardzo dogłębnie, bo na krypto się wszystko po prostu rusza. I dlatego w tej chwili wchodzą mi tylko i wyłącznie krypto. Inny świat, do widzenia na razie i tyle. Więc jaki wpływ może mieć WeWork na właśnie Londyn? O to chodzi, że WeWork wszędzie wynajmował różnego typu biura, tak? Miał swoje, kupował i tyle. Kupowanie biur i tego wszystkiego, powierzchni też użytkowych dla różnego typu ofisów, to był WeWork. Jeżeli on pada, to jego udziały stają się troszeczkę kiepskie, bo jeżeli on upada, to znaczy, że nie było rozwoju w tym segmencie, a on ma duży bardzo stok. Więc pomyślcie sobie, co będzie się działo z różnego typu biurami i z tym tak zwanym office space, jeżeli taki duży gracz upada. Mało tego, pomyślcie sobie, kto trzyma jego torby. I dlatego wydaje mi się, że WeWork, uważajcie, jak to się dalej rozwinie, może być bardzo pomocny w naszym usprawiedliwieniu. Widzicie, że już, że maleją rentowność obligacji z dwuletnich obligacji, tak dobrze powiedziałem. Fed idzie bokiem. Także wszystkie elementy układanki nagle zaczynają pasować. Myśmy widzieli, jaki będzie efekt i co mamy obserwować, a nie widzieliśmy, skąd te wiadomości, tak zwane preliminary, będą się pojawiać. I właśnie widzimy, pasują do tego, że co by zepchnęło który elemencik, żeby to wszystko powstało. No i właśnie to wszystko pasuje, więc uważajcie, bo ceny nieruchomości, jeśli chodzi o różnego typu użytkowe rzeczy w Londynie, mogą zacząć maleć. Jak w Londynie, to i w innych miastach, a jak w innych miastach, to i w innych krajach. Dobra? I dodatkowo jeszcze, i ciekawe, kto trzymał w Anglii torby WeWorku. Mówię tutaj o akcjach, mówię tutaj w ogóle o kredytach, które zostały dane i różnego typu powierzchniach. Te będą po prostu zabezpieczone jako toksyczne aktywa i sprzedawane za bezcen, ale to potrwa. Ktoś oberwie. Który bank albo który fundusz emerytalny oberwie z takiego WeWorku? I tutaj mówimy tylko o Anglii, ale w Stanach dzieje się to samo. Wszystko się napełnia. Zobaczcie, tymczasem giełda.
Spójrzcie, S&P, maszyny szybkie są na long. Slow nadal mogą dokupować. Aktywność na razie nie widzimy. Jak zobaczymy tutaj buy, to znaczy, że maszyny zaczynają dokupować. Widzieliśmy, że giełda bardzo ładnie wyszła, tak? Teraz pasowałaby mała korekta, te zrealizowałyby swój zysk, a na tej korekcie tutaj byśmy zobaczyli buy i wtedy można by było dalej dokupować, dobra? Sorry też, że nie podaję na... Dzisiaj nie podałem na tym... Na Telegramie tych raportów, co zawsze podaję, czyli likwidacje tutaj, ten z Moralista i to wszystko, nie było czasu. Był po prostu jeden wielki zapierdziel. Mimo iż mało dawałem tam na darmową grupę, to dużo ludzi pytało na priv, co tam, tu. Staram się przynajmniej to przeczytać i tam odpowiedzieć, także sorry, jutro może będzie lepiej. Dodatkowo jeszcze dzisiaj w nocy nie mogłem zasnąć. Wpizdzieć, już byłem taki zmęczony wczoraj o 11, położyłem się i nagle pop! Gały szerokie, mówię, oh my god. Więc zacząłem sobie w brudnopisie rysować już podstawy mapowania wartości, tak jak będę to robił na przykład na Fiat Marines, jak już się hosta skończy, tak? A, czas w nocy jakoś trzeba zużytkować, ale idziemy dalej. Złoto i srebro. Złoto jest już napakowane na obu pozycjach. Uważam, że w tej chwili złoto może troszeczkę tutaj iść bokiem i zobaczymy, jakie będą akcje. Jeżeli tutaj pojawi się jeszcze opcja buy, to znaczy, że złoto będzie przebijało się bardzo, bardzo wysoko. Ale jeżeli nagle zostawimy tutaj sell, to ta korekta będzie trochę głębsza. Więc jestem tutaj ciekawy. Ale za to srebro. Srebro jest tylko 35% na long oraz 35% na long w tych algorytmach bardzo takich kasiastych. Nie ma na razie żadnej aktywności, więc jak tylko aktywność się pojawi tutaj na srebrze, srebro zacznie gonić. I one będą po prostu dokopsowywały sobie tutaj do pełnej pozycji. Więc te srebro będzie miało co odrabiać. Te srebro, wiecie? I prawdopodobnie srebro wyjdzie, jeżeli wyjdzie powyżej tego fan, Fibonacci fan, zaraz. O tutaj. Powyżej 20, no właśnie. Jeżeli srebro wyjdzie powyżej 23,5 dolara, to wtedy maszyny prawdopodobnie zaczną tutaj dokupować, tak? Także no na razie ten wykres taki nie jest zbyt za ciekawy, ale czemu nie? Dobra, to byłoby tyle. Idziemy dalej. Jaki mamy czas? Bardzo piękny. Słuchajcie, leczenie i wsparcie dla Marysi. Brakuje tam 17 tysięcy. Jak możecie, to coś dajcie. Szkoda, że teraz w hoście nie ma tutaj możliwości na przykład dawania w tym, w krypto. Szkoda, że nie ma takiej właśnie projektu. Nie wiem, czemu te projekty nie chcą podawać takich rzeczy. Czemu nikt nie chce się tym jakby zainteresować? Nie wiem. Nie mam pojęcia. A mogłoby to być coś ciekawego. Część ludzi daje też swoje wallety, ale nie mogę takich walletów podawać, ponieważ nie wiem, kim ta osoba jest, ok? I jeżeli na przykład później ktoś namierzy, że ta kasa gdzieś poszła na jakieś tam landryny albo coś takiego, to ktoś powie, ej, podajesz jakieś skamowe coś tam wallety i daje to, co na przykład podaje, powiedzmy, osoba w tym. Co innego, jak taka osoba na przykład dawałaby wallet w opisie tutaj. To jest już w ogóle co innego. Bo tak to mniej więcej wygląda. Także pomyślcie też nad tym. Leczenie, wsparcie Marysi. Jak możecie, dajcie jakieś talary tutaj na to, dobra? Fear and Greed. To jest bardzo, bardzo ciekawe. To jest do tego, co mówiłem o Bitcoinie. Słuchajcie, wydaje mi się, że Fear and Greed będzie szedł. Rynek jest już rozgrzany. Pamiętajcie, mieliśmy piękne podbicie pierwsze. Piękne tutaj korektę bardzo. Później mieliśmy długi rajd. Tak, na tych cenowy, tam mówię tutaj od wakacji, tak? Później mieliśmy taką tutaj korektę i w tej chwili idziemy na tą falę piątą. Tu jest taka ekscytacja pełna, ponieważ cały retail myśli, że już jest świetnie, cudownie i możemy tutaj zasłupić, ok? I dlatego jest to fala tak zwana retail, w której wszyscy ci, co tutaj kupowali, zrzucają torby, dlatego jeszcze jak będziemy mieć podbicie, a następnie, tutaj też zobaczcie, tu też jest 5 fal, a następnie tutaj mielibyśmy małą konsolidację, to wtedy na tej konsolidacji jeszcze te alty by się rozgrzały, tutaj by się, terminal by się rozgrzał do nieprzytomności, coś takiego. I w tym miejscu trzeba podjąć decyzję, że czas rozstać się z pewnymi monetami, dobrze? Możecie mieć na przykład portfel HODL oraz portfel TRADE, ja tak na przykład mam, a czekajcie, bo muszę włączyć tutaj. Ja muszę ten panel troszeczkę zmienić, żeby mu przez cały czas tutaj będzie u góry. Ktoś mi zarzucił dobry temat, żeby tutaj go do góry dać, bo i tak się nie patrzy na te paski. I tak też zrobię, dobra? Także shoutout zen.com, XBT Prime, giełdo, bez KYC, pamiętajcie. Dlatego to pokazuję, bo jest bez KYC, dobra? Jest już długo na rynku, bez KYC długo na rynku. Kantor Przemka, albo Karton Przemka.
i Max Data, gdzie Julian rozpierdziela swoimi algorytmami bardzo dużo rzeczy. Jeden taki dobry właśnie tutaj algorytm namierzyłem. Chodzi o to, chodzi o te rezerwy stablecoinów. Także Julian pokazał bardzo ładne stochastic od rezerw ratio stablecoinów do bitcoina do stablecoinów. Bardzo złożona metryca i to jest ratio tutaj do tego, także dosyć ładnie pokazują pewne załamania, dlatego będę obserwował ten wskaźnik i później tam jeszcze też będziemy o nim mówić, ale już nie dzisiaj. Więc tak, HODL Wallet i Trade Wallet. Powiedzmy sobie, że macie takie Illuvium, które dzisiaj poszło, będziemy o tym mówić, na HODL, dobra? Pięknie poszło, zarobiście. I macie to na Trade. Więc po takim strzale, jakie miało Illuvium przez ostatnie tam powiedzmy tydzień czasu, nie wiem, Trade Wallet, jest, trzeba podchodzić jak do trade'u, tak? Jesteśmy tutaj i po prostu cashujemy coś dla siebie, coś zabieramy, tak? Bo to jest Trade Wallet. Ja podchodzę do tego tak, że jeżeli mam coś na HODL i na przykład to tak sobie wystrzeli, bo miałem coś na trade, to sobie tutaj to wypłacę, świetnie, ale jeżeli ta moneta wyjdzie powiedzmy X5, X10 albo X powiedzmy 15, tak jak kiedyś Oreo było takie coś, tutaj dużo tam jeszcze pytań jest czasami o Oreo. Oreo to teraz Mallow Finance się nazywa, bo Oreo, ta firma ta od tych ciasteczek pozwała ich, dostali copyright strike, dobra? I ten. I zobaczcie, jak idzie coś takiego, to po prostu to opierdzielam. Do widzenia. I bo wiem, że później będę mógł to odkupić za na przykład 50% niżej. Dobra? Także mówimy tutaj o HODL-u pod warunkiem, że idzie na przykład 10 razy. Wtedy sprzedaję ten HODL też przynajmniej połowę. I tak bym to sobie zrobił. Czyli HODL i trade. Trade kupuję niżej, sprzedaję wyżej. HODL trzymam. Jeżeli HODL idzie do góry na 10x-ów, obcinam tak samo. I przy tej pierwszej dużej fali, którą teraz do grudnia mi się wydaje możemy mieć, no, będziecie musieli się zdecydować. Ja oczywiście nie powiem wam, czy macie co robić, co, bo to nie jest porada inwestycyjna, ale pięknie. Jedyny przegrany, Trust Wallet, Polek. Tu właśnie VeChain. VeChain też dużo się zbiera. Dużo ludzi ma VeChain, ale dużo się go zbiera tutaj, więc oni już mają bardzo dużo partnershipów różnego typu traceability, supply chain, w ogóle mają też swój gaz, nie wiem. Ten projekt wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo, bardzo long term przyszłościowy, ale to long term. A jeszcze nie powiedziałem też o Terra Vercia. Terra Vercia bardzo ładnie poszła do góry i jeszcze byśmy sobie zobaczyli tylko ostatnią tę monetę Terra Vercia. Patrzcie, Terra Vercia wystrzeliła, tak mówiliśmy o Terra Vercia w tym miejscu, pięknie poleciała. Ja nie wszedłem w Terra Vercia niestety, 60%, no cóż. Ale jej koleżanka TLM, czyli poprawcie mnie, jak pomylę, Alienware jeszcze nie poszła. One zwykle idą bardzo podobnie. Zobaczcie, nawet miały tą samą konsolidację. Spójrzcie na CHOP Index tutaj i tutaj. Zobaczcie, bardzo podobne. Zwykle oni, no, ten wolumen, który tutaj zakupił dużo, daje mi tutaj taki, powiedzmy, sygnał, że coś może tutaj być. A zobaczmy jeszcze TLM. Poczekajcie, jeszcze może mi tylko pokażę to. No, właśnie, to jest ten problem. Może? Co na to jest? Pokazało się coś, dobra. Czarcy. Zobaczmy, TLM. Czy jest tutaj coś, jakiś ruch? Alienware, dobrze powiedziałem. Ok, wolumen. No, wolumen mały się pojawił, wolumen, dobra. A weźmy sobie jeszcze, zobaczmy tutaj social activity. No, zobaczcie, development. Coś się dzieje, jakąś nową opcję muszą tutaj dewelopować, bo coś się dzieje na developmentie. Zobaczymy jeszcze DAA. No, myślę, że TLM jest kolejny w kolejce, ok? Myślę, oczywiście nie wiem, może dlatego, zaraz potem, a wy tu nie widzicie, bo jest ten, a nie, nie mogę tego pokazać za bardzo. No właśnie, nie mogę tego pokazać, także zaraz sobie pokażę na tym, inaczej to pokażę, zobaczcie, żebyście zobaczyli, patrzcie, tu jest bardzo duży ten development, to jest te fioletowe, zobaczcie, tak to wygląda. O, proszę bardzo. Zobaczcie, jaki duży. Także mi się wydaje, że może być kolejny tutaj do kolejki. Illuvium. Illuvium, projekt też tutaj gamifikowy tutaj i w ogóle okazało się, że mają tutaj major, oh my god, mark your calendar, 28 to będzie moment, na który każdy czekał. Będzie Illuvium Beta 3, Player vs. Player nadchodzi i będą live na Epic Games Store. I teraz
I teraz bardzo ciekawe. Jeżeli Illuvium w pełnej krasie dojdzie do Epic Games i będzie to moneta spekulacyjna oraz ta gra będzie w Epic Games normalnie, to znaczy, że Epic Games wyprzedziło wszystkie długości inne sklepy, czyli Steam, czyli tam Microsoft, coś tam, Google. I jeżeli inne gry nagle zauważą takie coś i będą się pchały na Epic Games, to zobaczycie, co się stanie ze Steamem. Steam da zielone światło i wtedy będą po prostu gry szły. To jest game changer. Nie wiem tylko, czy na takiej zasadzie, czy po prostu wersja Epic Games będzie miała zablokowany token spekulacyjny, czy też nie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także tutaj się zbiera na Epic Games. Oliver, zobaczcie, tutaj akurat o tym Gene, to parę miesięcy temu mówił mi, o ile to jest ten sam projekt, jedna osoba mi mówiła u nas z grupy, bodajże MB Trades, czy... No nie pamiętam, nie chcę kłamać tutaj za bardzo, ale tu pozdrawiam. Pamiętam, jak mi mówiła ta osoba, a ja... Chodzi tutaj, że to jest tokenizacja genomu. I tutaj mieli... Ta osoba mi mówiła, jak pierwszy raz zaczęli tokenizować genom, że coś tam do jakiegoś użytku i nagle spompowała ta moneta. Ale dobra, przeczytajmy tutaj tego. Także jak coś, to śledźcie Olivera, Olivera tutaj, kanał twitterowy. No i to jest, zobaczcie, firma biotechnologiczna złożona w 2007 roku, siedzimy w Londynie. Tak, to jest ten projekt, co ktoś mi mówił. Tokenizacją danych genomowych. Umożliwia użytkownikom sekwencjonowanie, przechowywanie, komercjalizację danych genomowych. Platforma umożliwia także żeby dostęp. Chodzi o to, że nasz genom zawiera poszczególną naszą, tak, może być użyty, charakterystyka naszego genomu, żeby na przykład badać albo na przykład modyfikować inne genomy, albo na przykład jakaś osoba jest chora i jakiś tam AI coś tam namierzy, że my możemy na przykład tej osobie pomóc i za to na przykład dostajemy pieniądze. I to u nich tutaj działa, tak? Takie rzeczy działają. Także innowacja. Firma aktywnie pracuje nad budową swojej infrastruktury w współpracy z AMD i dostania prestiżową nagrodą Dailots Tech 50 Challenge, bla. Rygorystycznym oceną pomijającym rundy Genoms przeprowadziło kampanię crowdfundingową, zabezpieczyć inwestycje, użyteczność gen. Także to jest token governance i gen użytkowy, który umożliwia przeszukiwanie To token użytkowy, który umożliwia przeszukiwanie skarbców DNA w ekosystemie Genomes DAO. Działa jako natywna waluta w ramach Genomes DAO, tak? Total supply 1 miliard, tutaj bla. Gene jest deflacyjnym tokenem użytkowym, sprzedawany test sekwencjonowania całego genomu, spalania określona część. Także projekt, który zajmuje się, powiedzmy, tokenizacją, okej? I zobaczcie, to jest tokenizacja naszego genomu, umożliwienie nam handlu i własności naszych danych medycznych, tak? I ten, po pobraniu genomu wysyłamy podany adres, nasz genom jest anonimowy, nie jest powiązany z naszymi danymi, po wysłaniu naszego genomu będzie znajdował się w banku danych. Firmy farmaceutyczne chcące przeprowadzić badania naszego genomu wysyłają do nas zapytanie, jeśli zgodzimy się, dostajemy wynagrodzenie w tokenie Gene. Także nieźle. Kolejnym innym takim projektem, który być może wstanie z letargu, właśnie mi się przypomniało, to jest Data Lake, taki polski projekt, który miał start bodajże w 2022 roku, nie pamiętam, kiedyś raz miałem z nimi jedną rozmowę i oni mają już działającą infrastrukturę i podpisane umowy z niektórymi szpitalami, że mogą za właśnie dane handlowane są za opłatą na tym blockchainie. Jak wiemy, dane oficjalnie są bezpieczne w szpitalach, ale nieoficjalnie wiemy, jak to wygląda. No i to się może zmienić. Jest dużo tutaj różnego typu klinik. Nie pamiętam, chyba to jest Data Lake. Data Lake chyba się to pisze. Chyba jest to Data Lake. A, zobaczmy. Tylko jeszcze zobaczymy. Także brawa dla Oliwiera za kolejny ten. Kolejny dobry tutaj research. Trend de-scientific, decentralized scientific, tak? Rozkręca się cały czas, Vidao i inne tutaj, że... O jest, tak, partnerstwo, proszę bardzo, oprócz wspomnianych MDZ nawiązało partnerstwo z Data Lake, bam! I pewnie Data Lake jeszcze nigdzie nie odjechało, mi się wydaje, zaraz zobaczymy. No to pięknie, jest, Data Lake. I Data Lake można kupić chyba tylko na... Tak, jeszcze nigdzie nie odjechało, tak? Leży na dnie. Pięknie! Także pozdrowienia dla teamu Data Lake, bo kiedyś z nimi tam rozmawiałem. Pozdro 200, bardzo ładnie. No, nieźle. Oliver odkopał parę dobrych rzeczy.
Dobra, jest tutaj piękny opis, ale już dalej nie dam rady czytać, bo już tyle się dzisiaj tutaj nawaliłem. Słuchajcie tego, Microsoft może tutaj wprowadzić różnego typu reguły dla AI, czyli cenzurę dla AI, bo mogą być manipulacje w nowych wyborach. Słuchajcie tutaj. Meta będzie wprowadzała nowe różnego typu polisy w tym tygodniu, które będą targetowały, słuchajcie tego, misleading AI generated political ads headings. Co to oznacza? Że będą targetowane wszelkie różnego typu posty, okay, które reklamowe posty albo posty generowane przez AI o charakterze politycznym. Nie wiem jak wam, ale mi to przypomina identyczne zagrywkę jak w 2020 roku. Powiedzcie mi, kto w Mecie mi udowodni, że to było AI generated, a nie na przykład ja to napisałem, albo napisał to ktoś, kto nie zgadza się z polityczną kwestią, na przykład Kamili Harris. Jak to będzie? To tak jak z tymi ich Oracle, z tymi, jak oni się nazywają, ci decydenci. Jak oni się nazywają? No, ci, co tam decydują, no. Jak oni się nazywają? Fat checkerzy, tak? Będziemy ich nazywać fat checkerzy. Fat checkerzy. Kiedyś pamiętacie, jak były te filmy, to było w 2015-16, co były ta wędrówka tych wiosen ludu, co tam do Europy, tam pełno tych ludzi wpadało. I pokazywali te różne filmiki, tak? Co w Francji tam była ta gazeta, co tam wpadli, oni tam zabili tam tych ludzi, tak? Wtedy wierzyłem w takie rzeczy. Teraz bardziej pasuje mi do schematu, który już buduję. Mam już takie trzy schematy, tak zwane za wszelką cenę. Okej. I do formacji masowej psychozy, ale na temat. Zobaczcie, wtedy były takie różne obcinanie głów i ja na Facebooku tam zaznaczyłem ten post, report, tak, i że jest bardzo tutaj harazy, że głowy odpadają, coś tam takiego, nie? I dostałem odpowiedź od tych fact-checkerów, że jak mi się nie podoba, to żebym tego nie oglądał. A jak na przykład poszerowałem coś tam, że to wtedy u nas chyba były wybory, czy coś tam wchodziło, nie pamiętam, dostałem bana 30 dni, ponieważ rozprzestrzeniam nieprawdziwe treści. Także kto mi udowodni? Zbliża się cenzura podobna. I uważajcie, bo mogą taki numer odwalić, że AI, które powiedzmy de facto nawet tam nie będzie uczestniczyć, oni powiedzą, że AI przysłużyło się, że była manipulacja i trzeba to ograniczyć. Pamiętajcie, firmy Big Tech muszą mieć tą technologię tylko dla siebie i to one mają zarabiać. Dlaczego Elon Musk tak bardzo napiera, żeby była kontrolowana, żeby regulacja była na AI? No musimy regulować. Ja nie jestem za regulacją, ale tutaj no pewnie, no bo ci nikt nie będzie wchodził. Spójrzcie, jest tyle małych garażowych firm, które w tej chwili używają różnego typu neuronowych sieci do rozwijania swoich AI, że próg wejścia na jakiś biznes będzie dla nich za mały. Ale i tak im się nie uda tego osiągnąć. Decyzja rządu zaskoczyła. Tym razem brakiem obniżki. Dlaczego? Dlatego, że Fed leci bokiem, a Gapliński na razie gra tutaj bezpiecznie. I to by było na tyle, jakbym powiedział tutaj. Odcinek, no w sumie miałem je dać krótszy i oczywiście nic się nie zmieniło. Więc pamiętajcie, w Polsce na razie jeszcze recesji nie będzie, a stopy polecą jeszcze niżej, jak będzie mas do odruk, czyli usprawiedliwienie. Więc czekamy sobie spokojnie w garażu, aż rentowność z obligacji dwuletnich zacznie nam spadać. Wtedy będziemy wiedzieć, że Timmy Boy zaczyna skupować obligacje, czyli Fed już niedługo będzie kończył swój abonament dla Fed Funds i po prostu te wszystkie whale będą wypadały stamtąd, będą wchodziły na rynek. A jak będą wchodziły na rynek, to będzie w okolicach marca, prawdopodobnie kwietnia, to wtedy zacznie się prawdziwy nasz rajd. I tym sposobem kończę. Tutaj miałem jeszcze pokazać parę coinów, które nie poszły. Dobra, jeszcze pokażę, bo i tak już jest późno, ale może do jutra będzie i tak całkiem nieźle. Słuchajcie, Bitrock, bla 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 bla, Proof of Authority oraz bardzo ciekawie wyglądający nowego typu, budują tutaj taki, znaczy nowego, DEX, który będzie można tradować monetami z różnych chainów w ich natywnym środowisku. Brzmi nieźle, nie wiem jak to będzie. W tej chwili widzę tutaj taki scenariusz, że jak się wyłamiemy, to raczej idziemy tutaj na falę trzecią, nie czekalibyśmy na przykład na E. B-Box to jest taki Benefits of Storing Files. Bardzo taki przydatny projekt, nie powiem. Dzisiaj jak go tutaj pokazywałem na grupie, to byliśmy w tym miejscu, już poszedł znowu, także nie bardzo. Fold
To jest taki projekt Fold Finance, tam bla bla bla, nic ciekawego, ale bardzo ciekawy jest wykres oraz parę takich walletów, powiedzmy grubych, zaczęło to skupować, więc tutaj bym patrzył. A z projektów, który jeszcze nie poszedł, Dunk, i Dunk dopiero zaczyna tutaj iść, więc Dunk, gotowe wszystko, to jest Scarab Tools, nasze TKST zaczyna tutaj też iść, dzisiaj Embot, zobaczcie, 7,5 dolara, ktoś coś wie o Embocie, a Embot dopiero startuje, także na razie trzymajcie się, do potem, cześć, cześć, cześć.